niniejszym jesteście ludźmi, którzy przejdą do historii jako ci, którzy przyszli na pierwszą edycję polskiego filmu dokumentalnego. Idea i ożywienie tego Andrzej Wojna, and Consorces. Jeżeli uzna, że Consorces trzeba jakoś tam specjalnie prezentować, to będzie prezentował, ale to jest Andrzejowa Biblioteka Wojewódzka jako Consorces. O tak o. Andrzej Wojnak jako Spiritus, za przeproszeniem, Mowens i ta cała reszta. Bardzo proszę. Cieszę się, że pomimo wrednej pogody znaleźliście Państwo w sobie tyle zapału i energii, żeby to z nami obejrzeć. Bardzo Cię proszę, Andrzej. Dziękuję za oddanie mi głosu. Proszę Państwa, idea jest w ogóle taka. Bardzo rzadko właściwie można zetknąć się z kinem dokumentalnym, poza praktycznie rzecz biorąc kanałem telewizyjnym, bo nie ma swojego obszaru dystrybucji. Są oczywiście festiwale filmów dokumentalnych, ale one głównie się koncentrują na tym takim filmie społecznym. On jest taki bardziej wyrazisty, przejmujący. Natomiast festiwali, którymi się zajmowały, czy kanały dystrybucyjne, którymi się zajmowały kulturą, filmem dokumentalnym o kulturze, praktycznie nie ma. I dlatego myśmy sobie pozwolili wystąpić z taką inicjatywą i właśnie moje podziękowania dyrektora Marcinkiewicza o to, że podjął tą rękawicę, tą możliwość emisji tutaj raz w miesiącu na początek, może jak będzie zainteresowanie większe, to poszerzymy, ale filmów, które są w jakimś sensie ważne dla naszego rozumienia, co to znaczy Polska, co to znaczy polska kultura. I w związku z tym dzisiaj zaczynamy to filmem może takim, który się może nietypowy sobie, jeśli chodzi o te prezentacje kulturalne, ale z jakiegoś punktu bardzo ważny. Dlaczego? Szemach Weiss opowiada o relacjach polsko-żydowskich od 1945 roku, czyli właściwie od jego ucieczki przed nazistami z Polski w wjeździe do Izraela. I opowiada to z punktu widzenia dzisiejszego, czyli osoby, która już jest wiekowa, która przeżyła praktycznie rzecz biorąc cały ten okres, pełniąc bardzo poważne funkcje polityczne. I opowiada to z taką ogromną sympatią i jednocześnie żalem, że te nasze wzajemne stosunki, relacje nie mogą być bliższe. Olga Tokarczuk dostała ostatnio ważną nagrodę, czyli Nobla, praktycznie za książkę, która też tym relacjom polsko-żydowskim jest poświęcona, czyli Księgi Jakubowe, które opowiadają mi powstanie jakiegoś nurtu religijnego, czy sekty, powiedzmy sobie, religijnej tutaj na przestrzeni Polski, ale pokazane są te relacje między tymi dwoma narodowościami. To, że myśmy się wstrzelili jeszcze w jedną rzecz, bo tutaj się okazuje, tu mamy kolegów z Instytutu Północnego, ja dopiero dzisiaj zostałem poinformowany, że oni jutro też ten temat podejmują. Bo tutaj pozwolę sobie zacytować, powiedzmy jeszcze okulary. Wzorem tych kolegów, którzy już się zorientowali. Że jutro o 11, proszę Państwa, w Instytucie Północnym jest seminarium Wielokulturowość II RP. Czyli tutaj jest to, co ciekawe, poświęcone nie tylko i oraz wernisaż wystawy Moi Żydowscy, Moi Polscy Rodzice. Popatrzcie Państwo, jaka tutaj jest zbieżność. Będzie tam prezentacja między innymi takich tematów jak losy Żydów w Polsce międzywojennej przez doktora Jana Trębacza z Muzeum Polina, ale nasz doktor Jan Chłosta z kolei będzie prezentował starania Związku Polaków w Niemczech o język polski w nabożeństwach katolickich. To samo my moglibyśmy tutaj podnosić, jeśli chodzi o język polski w nabożeństwach ewangelickich. Czyli, bo jesteśmy tutaj na tej ziemi, która jest taka dosyć splątana w wielu i wielu kulturach. Tyle mojego słowa wstępu, nie będę Państwa dłużej zanudzał. Zapraszam na obejrzenie filmu Tak blisko, tak daleko.